Artur Niebrzydowski, gratulacje za wygraną. Kurczę, tak szczerze mówiąc, przyjeżdżając tutaj chyba ciężko było liczyć na zwycięstwo, a jednak się udało. Właśnie takie było nastawienie. Tak myślałem, że przyjeżdżam tutaj po wygraną dla Filipa, ale byłem innego zdania. To było trudnego, bo widziałem, że szedłeś uparcie po te techniki na nogę, ataki, a one wyczerpują. To był plan B niestety. Plan A miał być bić go w stójce, ale no wyszło jak to w walce, nie? Powiedz mi, co zadecydowało, bo i rywal miał swoje dobre momenty i też groziło to tak, że w pewnym momencie nie będzie to 50-50, a przeskoczy gdzieś na ciebie i będzie to problem. No były takie momenty, czułem, że jest mocny, silny, fajnie się ruszał. No ale jednak czułem, że chcę to wygrać i skrycie tak się to skończyło. To tak, dla kogo ewentualnie dedykacja za tą walkę, dla kogo podziękowania? Oczywiście dla trenerów Kacpra Karskiego, Marcina Kmiotka, Tomasza Marcinkowskiego, Jędrzeja Szklenika, także całego klubu Pirania, Grappling Gdynia, no i moich chłopaków, z którymi trenuję. Słynne Legloki. Zgadza się. W takim razie gratuluję zwycięstwa i na koniec co dalej? W maju mam zaplanowaną następną walkę. Menadżer Artur Smorzyński już mi coś tam nagrał. Czekam na informacje, zobaczymy jak tam po walce. Czy się nic nie stało, bo czuję trochę bardziej, że tam spadłem. No zobaczymy. Dziękuję bardzo, gratuluję zwycięstwa, wszystkiego dobrego. Również.